siemanko. Po ostatnim razie, jak nie wiem, wymieniłem olej albo gdzieś tam coś kombinowałem wokół kół przy naszych samochodach, bo te stare moje jakieś lewarki pokrzywione już mnie tak zmęczyły, że miałem dość. Tym bardziej, że nie mam asfaltu, mam jakiś rozsypany kamień. Postanowiłem, że kupię po prostu lewarek pneumatyczny, bałwankowy firmy Wewor. Opinie wyglądają na stosunkowo jakieś takie pozytywne i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Ciężkie pudło. Duża szmatka jest. Dobra, do tego są dwa uchwyty. Jeden, drugi. Przez to, że do tego typu podnośnika trzeba mieć kompresor. No wiadomo, że to jest do spuszczania powietrza i pompowania powietrza. Różne przejściówki, śrubki. No i tyle, przetestujemy, zobaczymy, jak to będzie działać. Ogólnie jest dosyć duży i ma tą powierzchnię pod spodem taką dosyć szeroką. I na tym mi właśnie bardzo zależało, bo tak jak mówię, często podnoszę samochody właśnie na zewnątrz, na kamieniach. Dobra, zamienia się po prostu Romek. Dobra, przykręciłem tutaj te dwa uchwyty i ten panel sterowania powietrzem, nazwijmy to. I teraz widzę, że tutaj jest jeszcze rurka. To jest taka długa, chyba ją trzeba skrócić. Polałem światła, trochę będzie jaśniej, bo to już zima. Te ciemno się robi, moje szok. To co, napompuję kompresor i zobaczymy, jak to pójdzie w dół, znaczy w górę. Niech to plompie, niech to plompie te... No, dosyć wysoko się to podnosi. Jakieś 43 cm. Jakieś 14 cm trzeba mieć przestrzeni między samochodem a podłogą. Jest dosyć ciężki, ale dosyć wygodnie się go niesie. Żeby tam ten na lewarku stał, ale można sobie od razu podłożyć te koziołki. Działa, zajebiście. Dobra, spróbujemy szeroko. Szeroko nie ma problemu, ale przód już jest problem. Do sportowych samochodów, do samochodów z niskim podwoziem nie ma szans. Ale mam drugi lewarek, pokażę wam. Kupiłem za 50% ceny zestaw. Urodziny teraz miałem, dostałem tam jakieś siano od babci, od rodziców. Normalnie tego pewnie nie kupił, ale mówię, zrobię sobie zestaw w końcu do wymiany oleju, coś tam grzebanie przy kołach. Teraz jest 11 listopad, więc jak ktoś mieszka w Irlandii, to do końca chyba tego miesiąca są te upusty w Halfordzie, więc może się po prostu tym zainteresować. Kuźwo, no wygodne to jest, ja pierdzielę wygodne. No ja za ten podnośnik dałem 120 euro Wewor. Oni też robią to webasto takie na chyba 12 V, ale jest to dosyć wydajne i można tym spalać diesla zarówno jak i ten olej opałowy kerosene. Chyba 300 ml to spala oleju czy tam diesla na godzinę, więc to jest naprawdę oszczędne.
Myślę sobie w przyszłości zamontować takie dwa w garażu i zrobić sobie ogrzewanie na zimę, zobaczymy. I podobno ogólnie właśnie niemiecka firma opatentowała Webasto. I musiałem baterię zmienić, bo mi padła. A mówiłem o tym Webasto właśnie, że Chińczycy to zaczęli produkować. Bo skończył mi się patent właśnie Niemcom, ha ha ha. Można kupić tanio. Wszystkie niski te. Wow, fuck. Trudno. No i teraz ta paczka, nie? Z tego Halforda. To nowy lewarek, ale powiem wam, że wygląda porządnie. Jest uchwyt boczniak. O, i stojaki. I te stojaki też wyglądają spoko. Powiem wam, że bardzo fajny zestaw, jak za te 70 euro. A więc mój stary zestaw. Zestaw. Dziecko. Ja mam wrażenie, że się cofam do tyłu świadomie. W tą stronę właśnie taką, takiego dziecka jakiegoś ukrytego w sobie. Jesteś moją bajką. Jesteś moją bajką. Jesteś bajką. Moi Asumując, powiem wam, że cieszę się ogólnie z tego zestawu. Nareszcie po latach coś normalnego. Jeszcze jedno pudełko się ukazało normalnie. Żeby się koło nie citnęło. Życzę wam dużo szczęścia, miłości, radości i do następnego razu. Hej!